Na prezentację drużyny Polonii Bytom zaprasza Centrum Handlowe Agora. Takiej prezentacji w Bytomiu jeszcze nie było. Drużyna Polonii przedstawiona została w iście europejskim stylu. Show zorganizowano w jednym z bytomskich centrów handlowych. Myśleliśmy, że tu wjedziecie jakimiś limuzynami, tymczasem stary tramwaj, no mało to luksusowe. No, tak działacze nas troszeczkę zaskoczyli, także myślę, że no, jeżeli to miało tak dobrze wyglądać, no to niech będzie. Został tydzień do ligi, jesteście już przygotowani na start rundy wiosennej? Przygotowani będziemy za tydzień w sobotę. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Na początek zaprezentowali się zawodnicy dobrze w Bytomiu znani, reprezentujący Polonię w rundzie jesiennej. Miłośnik czeskiej kuchni, gdzie preferuje spiszkową na smetanie, Łukasz Hilar. Jakotowski, Daniel Bartela. Marcin Juszczyk, były bramkarz krakowskiej Wisły. Michał Misiewicz, bramkarz olimpijskiej reprezentacji Kanady. Łukasz Hilar, 191 cm, solidnego obrońcy. Mateusz Żydko, 70 występów na boiskach ekstraklasy. Adrian Chomiuk, 14 występów w ekstraklasie z nadzieją na więcej. Peter Hricko, kiedyś grał przeciwko Barcelonie, dziś broni dostępu do bramki Polonii. Błażej Telichowski, były piłkarz Lecha, Groklinu i Polonii Warszawa. Michal Hanek, były piłkarz Dynama Moskwa, Slowana Bratysława i Sparty Praga. Do bytomskiej Polonii trafił z Jagiellonii Białystok, z którą, jak sam twierdzi, prostał się w zgodzie. Opiniotwórczy, niemiecki portal, Transfermarkt, wycenia go na 290 tysięcy euro. Dariusz Jarecki! Mirosław Cochowski, Daniel Bartyla. Łukasz Tymiński, urodzony w Żywcu, ostatnio grał w Śląsku Wrocław. Dawid Kobylik, specjalista od stałych fragmentów gry. Dariusz Jarecki, jedno z najważniejszych ogniw linii pomocy. Blażej Waszczak, były piłkarz klubów włoskich Treviso i Lecce. Mirosław Barcik, rozgrywający czystej wody, potrafi podać, ale też pięknie strzelić. Marcin Radzewicz, 173 występy w Ekstraklasie. Marek Bazik, lider drugiej linii, specjalista od asyst. Klemens Matawu, była gwiazda Podbeskidzia Bielsko-Biała, szybki, zwrotny. Grzegorz Podstawek, napastnik mający na koncie 19 goli w Ekstraklasie w Polonii od 5 lat. Robert Wojcyk, trafiał w sparingach, podobnie ma być w lidze. Potem pokazali się ci, którzy swoją grą muszą dopiero przekonać do siebie kibiców. Nowi zawodnicy, jest ich dokładnie 7. Zawodnicy pozyskani. Rozpocznę może tak. W zasadzie nic ciekawego. Jak każdy z nas pisze wiersze, nieźle rysuje. Jego ulubioną aktorką jest Anna Przybylska, czemu dziwi się nie sposób. Pobił się po raz pierwszy, jak każdy z nas, przed szkołą, do dziewczyny. Proszę Państwa, przed Państwem jeszcze nie tak dawno dla szkoły Radzionku, bramkarz Seweryn Piłki! Pamiętajcie Państwo moje prośby, dobrze? Proszę Państwa, przywilejem prowadzącego jest możliwość uprawiania prywaty. Seweryn, nie uciekaj. Nie uciekaj. Jak to jest tym wysuwaniem?
Egler mamy tą zawsze idealną. Poławić się o łupkę. Dobra, to ja mam 12. Trzymaj, proszę bardzo, tutaj masz flamaster. Specjalnie Marek Miążek nam przekazał. Czyli teraz tak, ty rysujesz mnie, tylko pamiętaj, tutaj profil odpowiedni i weź pod uwagę, że cały czas walczę z wadą, dobra? Masz czas do końca prezentacji zawodników nowo pozyskanych. Podkładka ci potrzebna, proszę bardzo. Do Bytomia miał najdalej, aby trafić do Polonii, musiał przelecieć nad Wielką Wodą. Ostatnio Chicago Fire, obecnie Polonia Bytom, numer 28 na koszulce niebiesko-czerwonej, obrońca Krzysztof Król. Seweryn, ja cię widzę, cały czas cię obserwuję, cały czas. Dla piłkarza z taką przeszłością, wspominając chociażby Real Madryt, to nie jest krok wstecz? Wydaje mi się, że tutaj w Lidze Polskiej to tak naprawdę nie ma jakiejś wielkiej różnicy między drużynami na dzień dzisiejszy. Tutaj każdy może z każdym wygrać i nie jest. Tutaj jako, wydaje mi się, że jak ktoś ma w życiu cel, to nieważne, czy będzie grał w Jagiellonii, czy w Legii, czy w Polonii Bytom, ale zawsze ten cel spełni, jak będzie dążył do tego. I też tutaj na pewno będzie duża pomoc trenera, który naprawdę powiem mi, co, nad czym muszę pracować, co muszę poprawić i na czym się więcej koncentrować. No i myślę, że razem z trenerem, razem z chłopakami z Żyny poprawię się jako zawodnik i będzie to efektem, że dostanę się do reprezentacji. To jest moim marzeniem. Proszę Państwa, grał w klubach o nazwach wdzięcznych, takich jak Lot Konopiska czy Pająk Wąsosz. Do Polonii tej z młodej ekstraklasy zanotował się z Wiktorii Częstochowa. Teraz ma szansę podbić wojska ekstraklasy. Oczko na koszulce, oczko w metryce obrońca Karol Tomczyk. Spojrzałem pewnie na prezesa Damiana Wachele i na pana Mika Cielskiego. Nie wiem, czy to mamy tutaj oczko. Ale rzeczywiście oczko na koszulce, nadzieja Karol Tomczyk. Proszę Państwa, po wpisiu w Google imienia i nazwiska kolejnego bo na 167 cm wzrostu ktoś powie niewiele, bo wiemy, że Leo Messi ma tylko 2 cm więcej. Przed Państwem kandydat na gwiazdę, włączony do składu zespołu młodej ekstraklasy Mateusz Zaczyński. Uwagi na skupioną twarz, ten chłopak wie, że wygrał los na Uderii, ale realizuje. O tym może przekonać nas już niebawem. Marzenia już późno mogą się spełnić. Wiosną w Ekstraklasie może zagrać 29-letni Marcin Dziewulski, numer 15. Szanowni Państwo, choć pierwszym jego klubem... Byłeś czołowym zawodnikiem pierwszej ligi, nie boisz się tego przeskoku do ekstraklasy? Życie piłkarza jest tak skonstruowane, że czasem trzeba w życiu zaryzykować, także ja mam szansę gry w ekstraklasie, przeskok z pierwszej ligi do ekstraklasy, no ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby było dobrze i żeby Polonia na tym zyskała, ja osobiście, żeby wszyscy wkoło byli zadowoleni. Mówi się, że największą siłą Polonii Bytom jest atmosfera. Po tych kilku dniach spędzonych tutaj uważasz, że to prawda? No nie da się ukryć, że dobrze się czuję w szatni, fajnie się dogaduję z chłopakami i całkiem ciepło mnie przyjęli, także ja zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć na boisku. Nowi piłkarze mają zawsze trudniej, jeżeli chodzi o grę w podstawowym składzie, ale ja rozumiem, że ty tu przyszedłeś po to, żeby rządzić w tej drugiej linii. Rządzi to jest niedobre słowo. Ja tu przyszedłem po to, żeby dobrze grać, żeby zabezpieczać środkową linię boiska i... Ale w podstawowym składzie oczywiście. Oczywiście, że tak jest mój zamiar, takie są moje ambicje. Chcę walczyć o pierwszy skład i grać i zaistnieć w tej Polonii Bytom. Także podtrzymuję, że ja zrobię wszystko, żeby Polonia zyskała moją grą, po prostu zabezpieczenie środka boiska i straciła jak najmniej bramek i żebyśmy wszyscy byli zadowoleni ogólnie z całości. 24 lata, 52 przed Ekstraklasie naznaczono z kilkoma bramkami. Bytom grał będzie z numerem 26 Przemysław Trytko. Mirosław Czarski, Dania Partyla, Przemysław Trytko. Ostatnio pod Beskidzie Bielsko-Biała, obecnie Polonia, 17 na koszulce, Łukasz Matusiak.
Łukasz, ja znam Jarka, on naprawdę będzie się bardziej przyglądał, ale proszę nie uciekaj, bo możesz być tym piłkarzem, który serce bije na piłku. Dla podbezpiecza blisko biała w telewizji pierwszej, a teraz dla Polonii będą w Ekstraklasie. Nie, niekoniecznie, biorę sobie za dużo. Proszę Państwa, przynajmniej szczery chłopak, Łukasz Matusia. Szanowni Państwo, tak właśnie prezentuje się zespół bytomskiej Polonii Severny, widzę, że cały czas. Proszę Państwa, tak właśnie prezentuje się zespół bytomskiej Polonii przed drugą wiosenną sezoną 2010-2011. Wielkie brawa dla nich. Seweryn Kiełpin, jesienią gwiazda radzionkowa. Łukasz Matusiak, swego czasu podstawowy zawodnik Podbeskidzia Bielsko-Biała. Karol Tomczyk, grał w młodej ekstraklasie, marzy o tej dorosłej. Krzysztof Król, zamienił Chicago na Bytom. Mateusz Zaczyński, kolejny piłkarz z młodej ekstraklasy. Marcin Dziewulski, czołowy pomocnik pierwszej ligi, myśli o podbiciu ekstraklasy. Przemysław Trytko, były piłkarz Jagiellonii, ma być lekarstwem na słabą skuteczność. Marek, jako zawodnik, który w Polonii jest już kilka dobrych lat, możesz chyba najlepiej odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomen tego klubu. Jak to jest, że jesteście rokrocznie skazywani na spadek, a mimo to cały czas się bronicie? No, to jest duża niewiadoma, no po prostu ja twierdzę to, że tutaj w Polonii Bytom jest dobra chemia, dobry, zawsze się spotka dobry zespół, wżdy funkcjonuje to w szatni, także potem, że to przeniesie, przenasza na Murawę i ja myślę, że to jest...